Szanowni Państwo, wszędzie, gdzie się pojawią, wywołują niezwykle pozytywne emocje. Nie inaczej jest również i dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to właśnie dzisiaj tutaj mamy ogromny zaszczyt gościć naszych medalistów i olimpijczyków Igrzysk Olimpijskich Rio 2016. Bardzo proszę panią premier Beatę Szydło o powitanie naszych specjalnych gości. Dzień dobry, ja jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa tutaj w Kancelarii. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie. Chcieliśmy Państwu podziękować, chcieliśmy Państwu złożyć jeszcze raz gratulacje. Ja chcę podkreślić, że jest niezwykle istotne i ważne dla nas wszystkich, dla Polaków. Nie tylko tutaj wyrażam w tej chwili stanowisko rządu. O tym będzie Pan mówił minister, o planach, jakie mamy, jeżeli chodzi o sport. Ale chcę powiedzieć, że wszystkim nam Państwo przynosicie wielką dumę, wielką radość. I te chwile, które przeżyliśmy dzięki Waszym sukcesom, dzięki Waszym występom na Igrzyskach Olimpijskich, są niezapomniane. Budujemy dzięki temu wspólną biało-czerwoną drużyną i sport jest niezwykle ważnym elementem do tego, abyśmy właśnie tą naszą jedność, ten dialog budowali ze sobą. Sport łamie bariery i tak to powinno być. Chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi zaangażowało się w uprawianie sportu. Chcemy, żeby sport się rozwijał, żeby zawodnicy, którzy uprawiają konkurencję wyczynowo, mieli jak najlepsze warunki do pracy, ale chcemy też budować ten sport dzieci i młodzieży, naszą przyszłość, myśleć o tym, ażeby nasze najmłodsze pokolenia interesowały się sportem, żeby odchodzili od komputerów i laptopów, a bardziej wychodzili na boiska i na sale. To oczywiście wymaga również nakładów ze strony państwa, współpracy z samorządami, żeby ta infrastruktura powstawała. Ale myślę, że inwestycja w sport jest bardzo dobrą inwestycją. Jest to inwestycja i w zdrowie, i w rozwój, i chcemy to realizować. Ale też są trudne tematy, które dotyczą świata sportowego, z którymi trzeba się mierzyć i też będziemy na pewno chcieli to robić. Jeszcze raz chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, pogratulować wspaniałych osiągnięć, wspaniałych wyników, życzyć, ażeby kolejne starty przynosiły tak piękne rezultaty i efekty, a panu ministrowi życzę, żebyśmy za 4 lata po kolejnych Igrzyskach Olimpijskich letnich tutaj musieli jeszcze większą konferencję w jeszcze większej sali organizować i żeby to było również efektem pracy Ministerstwa Wspierania Polskiego Sportu, bo tego potrzebujemy. Gratulacje dla naszych medalistów olimpijskich. Naprawdę jesteśmy dumni z Państwa, chylę czoła przed Państwem. Dziękujemy serdecznie pani premier, a teraz głos zabierze minister sportu i turystyki, pan Witold Bańka. Bardzo prosimy. Pani premier, drogie zawodniczki, zawodnicy, trenerzy, szanowni Państwo. Są takie chwile w życiu wybitnych sportowców, kiedy stają na podium, to przez te kilkadziesiąt sekund tej chwały, glorii, oczekiwania na wręczenie medalu olimpijskiego, przez całe życie przelatuje cały sportowy trud, który trzeba było ponieść właśnie w drodze ku temu medalowi. To jest droga pełna wyrzeczeń, trudności, bólu, ale także chwil zwątpienia, bo to jest 11 pięknych historii. To jest 11 pięknych historii o każdym z tych medali, o każdej z tych osób, które zdobyła medal, można by właśnie opowiedzieć wspaniałą historię. Droga pełna trudu, wyrzeczeń i zakończona laurem, chwałą, medalem olimpijskim, który jest najważniejszym, największym wydarzeniem w życiu każdego sportowca. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za tę moc emocji, wzruszeń, które dostarczyliście wszystkim nam, bo są także w życiu każdego z nas, kibiców, ludzi, którzy kochają sport, takie chwile, kiedy nie liczy się pozycja społeczna, nie liczą się poglądy, przekonania. Wszyscy mamy biało-czerwone serca i to dzięki Wam, dzięki Waszej postawie, Waszej rywalizacji, zaangażowaniu mogliśmy przeżywać właśnie na Igrzyskach Olimpijskich piękne chwile, chwile radości, chwile wzruszeń, chwile niesamowitych emocji. I tak naprawdę to Wy jesteście naszymi najlepszymi ambasadorami. To Wy dzięki Waszym sukcesom, Waszej postawie
fantastycznie promujecie Polskę za granicą i dajecie przykład właśnie młodym ludziom, że warto uprawiać sport, bo sport jest najlepszym wychowawcą dzieci i młodzieży. Chciałbym też podziękować pani premier za te słowa właśnie o roli sportu. Cieszę się, że sport odgrywa tak ogromną rolę właśnie w polityce rządu pani premier Beaty Szydło. Warto wspierać sport. Też podejmujemy różnego rodzaju szereg działań, których zadaniem jest właśnie wzmocnienie roli sportu w życiu społecznym. Jestem przekonany, że te nasze działania, te kroki, które będziemy podejmować właśnie zarówno w kwestii sportu dzieci i młodzieży, jak i sportu wyczynowego, przyniosą nam wymierne efekty w postaci jeszcze większej ilości medali na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Także jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za sukcesy i za te wspaniałe emocje, których nam dostarczyliście. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. A teraz w imieniu naszych gości głos zabiorą pani Anita Włodarczyk i pan Piotr Małachowski. Zapraszamy. Dzień dobry. Pani premier, panie ministrze, w imieniu sportowców naprawdę chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. To jest dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie, że polski rząd również dostrzega nas, olimpijczyków. To jest dla nas naprawdę wielka i stresująca również chwila, nie tylko na stadionie, ale również tutaj z państwem. Mam nadzieję o tych rzeczach, o których mówił pan tutaj minister, a my sportowcy o nich wiemy. Mam nadzieję, że one zostaną wcielone w życie i w Tokio będziemy mogli się cieszyć nie tylko z 11 medali, ale z wielu więcej jeszcze medali. Dziękuję. I dla nas sportowców to było naprawdę coś fantastycznego, kiedy mogliśmy reprezentować nasz kraj. Zdobyliśmy 11 medali. Dwa razy zagrany był hymn Mazurka Dąbrowskiego, więc coś pięknego, piękne chwile. Dziękujemy. My również bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sportowcom dzisiaj obecnych. Rozumiem, że jeszcze pan trener chciał zabrać głos. Bardzo prosimy. Szanowna pani premier, panie ministrze, szanowni państwo, chciałbym taki drobny upominek na pani ręce złożyć. Klub RKS Skra Warszawa, jak wiadomo, ma problemy straszne. My się wykazujemy jak tylko możemy, więc żeby nie zapomnieć o tej działalności, która jest na dole i właśnie dotyczy sportu dzieci i młodzieży, chcieliśmy też taki prezent pani dać jako proporczyk, żeby o nas nie zapomnieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O Skrze Warszawa pamiętamy. I jeszcze wiem, że mamy jedną ochotniczkę, pani Marta Walczykiewicz. Bardzo prosimy. Będzie jakaś niespodzianka. W imieniu grupy kajakarek, kadry olimpijskiej kajakarek, chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować za wsparcie. Taką tą skromną rameczką ze zdjęciami, z podpisami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mojej krajanki pieszanki. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie się podobać. Dzięki. Coś zabić. Dzięki. Dziękujemy miejsce. Bardzo. Dziękujemy. Również dziękujemy. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy. Dziękujemy za dzisiejszą obecność. Dziękujemy nie tylko za upominki, ale przede wszystkim za te pozytywne emocje, których mogliśmy w ostatnich dniach dostarczać, a to właśnie za przyczyną waszych sukcesów. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia.